Nie uwierzysz, jaki cudowny zegarek Jan Paweł II nosił na swoim nadgarstku. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i w dzisiejszym filmie przyjrzymy się naprawdę fascynującemu zegarkowi, który nosił sam Jan Paweł II na swoim nadgarstku. Jeśli jesteście gotowi na tą przygodę, weźcie kawę w rękę i zostawcie lajka i subskrypcję na moim kanale, jeśli interesuje Was świat zegarków. A teraz zaczynajmy! A zegarek, który nasz papież nosił na swoim nadgarstku, jest to niesamowicie piękny Rolex Datejust 1623-3 na cudownej pięcioczołowej bransolecie Jubilee. Bransoleta Jubilee idealnie komponuje się z każdym stylem, zarówno tym sportowym, eleganckim, jak i tym na co dzień. Pasuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Rolex prowadził bransoletę Jubilee w 1945 roku z okazji 40. rocznicy założenia tego renomowanego szwajcarskiego producenta zegarków. Początkowo bransoleta Jubilee została stworzona jako akcesorium do nowego modelu zegarka Rolex Datejust. Jej nazwa Jubilee odnosiła się do jubileuszowego charakteru tego modelu zegarka oraz podkreślała wyjątkową okazję, jaką było 40-lecie istnienia firmy Rolex. Design bransoletki Jubilee był innowacyjny i odważny jak na tamte czasy. Charakteryzowała się eleganckimi, zaokrąglonymi ogniwami, które harmonijnie łączyły się, tworząc delikatny i luksusowy wygląd. Stanowiła alternatywę dla wcześniejszych bransoletek zegarkowych, które zazwyczaj miały bardziej klasyczne, prostokątne ogniwa. Od momentu swojego debiutu bransoleta Jubilee stała się niezwykle popularna i ceniona przez klientów Rolex oraz entuzjastów zegarków na całym świecie. Jej unikalny design, wysoka jakość wykonania oraz elegancja sprawiły, że stała się ona jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów w zegarkach marki Rolex. Przechodząc do designu tego niezwykle pięknego zegarka, Rolex Datejust 1623-3 jest niesamowicie spektakularny. Chciałbym zwrócić uwagę na jego wyjątkowy urok. Jest to zegarek, który wyróżnia się nie tylko swoją precyzją, ale także estetyką. Koperta tego zegarka ma średnicę 36 mm, a sam zegarek został wykonany z solidnego 18-kartowego żółtego złota oraz stali nierdzewnej. Tarcza tego zegarka jest w kolorze champagne, jest niezwykle subtelna i klasyczna, co dodaje mu ponadczasowego charakteru. Dzięki temu zegarek ten doskonale komponuje się zarówno z eleganckimi wieczorowymi stylizacjami, jak i tymi codziennymi sportowymi ubraniami. Jest to zegarek, który potrafi dodać szyku każdej stylizacji. A sercem tego zegarka jest mechanizm automatyczny kaliber 31-35, który został zaprojektowany i wyprodukowany przez Rolex. Mechanizm ten posiada 31 kamieni i posiada certyfikat COSK, co potwierdza jego spełnienie najwyższych standardów precyzji i jakości. Kaliber 31-35 zapewnia około 48-godzinową rezerwę chodu. Warto wspomnieć, że Rolex wycofuje pomału kaliber 31-35 od około 2015 roku, zastępując go nowym, ulepszonym kalibrem 32-35. Inne modele marki Rolex, które są również wyposażone w mechanizm 31-35, to Submariner, Sea-Dweller, Yachtmaster i oczywiście Datejust. A teraz poruszymy krótki wątek historyczny Datejusta. Model zegarka Rolex Datejust ma swoje korzenie w 1945 roku, kiedy to firma Rolex, założona przez Hansa Wilsforda i Alfreda Davisa, zaprezentowała ten model jako symbol swojego 40-lecia istnienia. Był to przełomowy moment w historii zegarmistrzostwa, ponieważ Datejust był pierwszym na świecie zegarkiem automatycznym z automatycznie zmieniającą się datą na tarczy. To nowatorskie rozwiązanie nie tylko było wygodne, ale i technicznie zaawansowane, ustanawiając tym nowe standardy dla przyszłych zegarków. Datejust szybko zyskał popularność dzięki swojemu eleganckiemu designowi i niezawodności. Charakterystyczną cechą tego modelu jest datownik umieszczony pod powiększoną lupą, co jeszcze bardziej podnosi czytelność daty. W kolejnych dekadach Rolex wprowadził różne warianty Datejusta, w tym różne rozmiary koperty, materiały stal nierdzewna, złoto oraz liczne opcje tarcze i bransolety, co pozwalało na szybką personalizację zegarka. Jeśli chodzi o cenę zegarka, który Jan Paweł II nosił na swoim nadgarstku, to waha się ona w przedziale od 25 do 30 tysięcy złotych.
to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeśli ten film przypadł Ci do gustu, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ja się z Wami żegnam. Życzę miłego dnia. Cześć, pa. Na razie.